Czy ktoś z was żar gówno? No przecież mówią, no ale jak nie spróbowałeś, no to nie wiesz, czy to jest dobre, czy złe. Nie próbowaliście? No skąd wiecie, że żarcie gówna to jest niesmaczne? No wiadomo, logika na to wskazuje. Smród gówna, wygląd tego, no ale są tacy mądrzy. No jak no możesz powiedzieć o czymś, gdzie nie byłeś, gdzie nie widziałeś, o prawdzie historycznej, no bo tam nie byłeś. A jeśli byłeś i mówisz, no to jest twoja ocena. Mieli w czym rzecz. Moja logika obserwatora od kilkudziesięciu lat wskazuje na to, że NATO razem z Karpikiem Żoliborskim i podległym im i podległym mu ludzikom wrzucają nas w wir wojenny. Nie wiem, czy to będzie wir nuklearny, na pewno będzie to wir wojenny. Czy będzie to wojna, nie wiem. Ale wszystko robią, żeby nas wrzucić w wojnę. Wymachują szabelką przeciwko bombom nuklearnym. Jest to w ogóle niebywałe, żeby nie mieć w ogóle jakiejkolwiek pozycji, żadnego poparcia, wsparcia i sojuszników, bo Polska nie ma żadnych sojuszników, a cały czas występują przed szereg w każdym zakresie, jeśli chodzi o zrobienie czegokolwiek przeciwko Polsce. Bo jeśli chodzi o to, żeby zrobić coś dla Polski, nie widziałem jeszcze żadnego aktu z ich strony. Żadnego! Od czasów magdalenkowych, jak się ukonstytuowali, nie widziałem ani jednego aktu dobrego dla Polski. Dzisiaj jest ta sama narracja. O, chuziana Juzia! A Juzio ma bomby atomowe. Juzio Putin ma bomby atomowe. Nie wiemy jeszcze, co ma, ale ma na pewno najnowszą broń. I ma pieniądze. Napoleon powiedział, że są trzy rzeczy potrzebne do wojny. Pieniądze, pieniądze i pieniądze. No więc mili, ja nie muszę mieć armii, bo mogę wynająć armię, ale muszę mieć pieniądze. On ma pieniądze. A my nie mamy pieniędzy. Zatem porywanie się z szabelką na arsenał nuklearny to już nawet nie jest debilizm. Mieliby, być może ostatni raz dzisiaj kręcę film, bo ja nie wiem, jak pojutrze czy pozajutrze przybędzie tutaj Juzio Mumia Biden. Nie przyjeżdża do Polski prezydent Stanów Zjednoczonych bez bardzo ważkiej potrzeby. Moja logika wskazuje na to, że będzie prowokacja do wojny. 200 tysięcy zamordowanych Polaków 2 lata bez udzielenia im pomocy. Zaszeregowanie nas jako ludzi trzeciej kategorii. No i każdy ruch, podwyżki, stopy procentowe, każdy ruch jest przeciwko Polsce i Polakom. Oni widzą, że tak naprawdę już Polaków nie ma. Zostali w większości praktycznie sami Polaczki, którzy im albo Donkowi kla. Jeśli tak będzie, zrobią co chcą, a Polaczki im przyklasną, że to jest dobrze. A potem powiedzą, jak będą tutaj spadały rakiety, oby tylko rakiety, a jeśli bomby taktyczne, neutronowe, termojądrowe, oby tylko taktyczne, to Polaczki przyklasną, a to wina Putina i Tuska. Oczywiście, że wina Tuska po części będzie. Bo doprowadził między innymi do tego, że Polska nie jest Polską, ale głównym takim wodzirejem tej masakry nuklearnej, tej Hiroszymy i Nagasaki razy 100 Polsce będzie karpik żoliborski. Czy wy, kurwa, zrozumiecie, że to nie jest wojna Putina z Ukrainą, tylko jest to wojna Jankesów z bolszewikami, która ma się rozegrać tutaj. Ja zaraz znajdę mapę, pokażę wam, gdzie powinna się rozegrać wojna między Bolszewią a Jankesami. Tam się powinna. Dlaczego tam się nie tłuką? No bo przecież tutaj trzeba zrobić kilka myków. Polestynę, Ukropol, Judeopolonię. Trzeba coś odbudować. Coś jeszcze dokraść. No bo wszystko praktycznie jest... No ale jeszcze można wyciąć lasy wiklinowo-łęgowe, tak. No, tam Polacy będą w obozach koncentracyjnych. Polaczki będą zapierdalać w najgorszych tych robotach. Bracia będą zajmowali stanowisko kierownicze, a faryzeusze, tak jak dzisiaj, będą w rządach, szefami korporacji, mediach, bo wywiady wiedzą wcześniej, dużo wcześniej o tym, co będzie. Nikt nas nie ostrzega, żebyśmy zrobili zapasy wody, co jest najważniejsze, żebyśmy zbroili, żebyśmy wykopali dół. No nie dla siebie i swojej rodziny, swoich dzieci, ale jako schron. Nikt o tym nam nie mówi. Zostawią nas samym sobą, z tymi bolszewikami czy z natowcami. A to jest to samo. Znaczy natowcy są gorsi. Oni tu wejdą i też będą strzelać do nas, jako do bolszewików. Strzelać, rzucać bomby, granaty i powiedzą, nie, to będzie takie oszustwo, taka narracja, jak jest dzisiaj. A gazety będą pisać, no nie będę wymieniał tytułu, bo zaraz będą kurwy się do mnie truć, że to cały czas będzie kłamstwo, 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 kłamstwo. A Polaczki będą w to wierzyć. Na tym to polega. 80 lat po wojnie i sytuacja się powtórzy. Nic nie zrozumieli, niczego się nie nauczyli, a nadto jeszcze aż po prostu płakać się chce. Ale my po wojnie nie mieliśmy tylu Polaczków, co mamy teraz. My po wojnie mieliśmy ponad 200-tysięczną armię podziemną. A dzisiaj jakby zebrać armię podziemną, to może by parę tysięcy osób było. Niewyszkolonych. No ale jakbyśmy zebrali armię Polaczków, miliony wyszkolonych we wszystkim, w analityce, ale we wszystkim. A dałbyś mu pistolet, to pomyślałbyś, że to wibrator i by sobie wsadził w dupę i strzelił. No. O, mili, jestem po rozmowie. Bardzo mądrym człowiekiem. Powiedział krótko, nie. Nie będzie wojny. Moje stanowisko co do gdyby wojna była. Nie opuszczam swojego terytorium, swojego domu. Uzbrajam się jak mogę, w co tylko mogę. Bronię swojego domu, swojej rodziny, jak tylko mogę. Dla wroga jestem bardziej bezwzględny niż banderowcy. Kto mnie zna, to wie, że do człowieka oddam ostatnią koszulę. A kto mnie zna, to wie, że wrogowi zrobię gorszą krzywdę jak banderowiec. Nie mamy mieć prawa broni. Takiej normalnej broni. Prochowej. Tak. A przyjdzie co do czego, to towarzystwo spierdoli, słuchajcie, do Wielkiej Brytanii, czy tam gdziekolwiek, czy do Izraela, bo tam im jest najbliżej, do Jankesów. I tam, tak jak mówiłem, będą nas wspierać, tak jak Józio Bidon wspiera Ukrainę i wspiera... Przepraszam za ten śmiech w aurze, w tle działań wojennych, incydentów wojennych w porównaniu z wojną, ale jeśli powiedzmy od Bałkanów, nie, od Aleppo, jeśli chodzi o, porównując Aleppo, Syrię, do tych do tej wojny dzisiaj na Ukrainie, to są nawet nie incydenty wojenne. Izrael cały czas bombarduje kilka razy w tygodniu i czy słyszeliście w naszych telewizjach albo od tych publicystów, którzy tak się uaktywnili? Nic. A teraz powiem wam, zobaczcie jak pięknie odkryli się, nie będę mówił po nazwiskach, bo ja nie będę potem latał i się boksował z tymi cfelami. Jak się odkryli ci publicyści, to wszystko. Bardzo się cieszę, że wiem kto kim jest. Zobaczcie, na tych samych pozycjach zostali prawdziwi Polacy. Tak. Jeśli chodzi o publicystów i o polityków i o ludzi. Bo kurwa będzie zawsze kurwą, tylko kurwa będzie ukryta i zawsze kurestwo z niej wyjdzie, a Polak, człowiek, czyli człowiek, zawsze będzie człowiekiem i zawsze to człowieczeństwo z niego wyjdzie. I normalnie kurestwo wyszło z kurew, które się pięknie mimikrzyli, a Polacy nie musieli w ogóle się kryć. W naszych sprawach tutaj wędkarskich, mistrzowie, słuchajcie, no tam było coś pokazane, gdzie zamordowali dom łosi, dom ptaków, dom różnych królików, tych zajączków innych. I do mnie mówi reprezentant reprezentujący 600 000 osób, a oni nic nie zrobili? I to jeszcze bezprawnie w rezerwacie. I on do mnie mówi, ale nic nie zrobili. Zobaczcie jaki mamy poziom w ogóle, czegokolwiek. Jakby ptaki były smaczne jak sandacz, to te Polaczki zeżarłyby wszystkie ptaki. Oni mają wojnę teraz. A przedtem mieli kurwa mikroba. A co za chwilę co będą mieli? Chuja w dupie kurwa! To zawsze mają ode mnie. To powiem wam tak. Chuj im w dupę taki i takie kawałki szkła, kurwa. Z zadziorami jak na haczyka. Jeśli to są moi krajany, kurwa. I boli mnie to, że w największym kraju w Europie, jednym z największych krajów, który był na świecie, największą potęgą stanowił kraj, któremu się ruskie poddali, hołd złożyli. To w moim pokoju, jak oglądacie film, to jest hołd złożony Polsce. Hołd ruski, hołd pruski. Kraj, który napisał pierwszą konstytucję, nie liczę konstytucji amerykańskiej kilka lat wcześniej. No po prostu nie liczę. Po prostu nie uważam ich za ludzi. Chociaż to są Europejczycy. Europa, zobaczcie, Anglia, Francja, Hiszpania, Portugalia, Holandia, Belgia. Gdyby wziął ich dokonania ludobójcze, to są większe jak bolszewizm, jak hitleryzm, jak banderyzm, jak natyzm.